nagranie robocze na Gomulniku. Wywiało mnie. Niedziela, 10 września 2023. Parę minut po wschodzie słońca. Takie lekkie przymiarki do wideobloga. Gomulnik, tradycyjny punkt widokowy jeszcze w czasach niemieckich. Znajdowało się tu małe sezonowe schronisko. Wieść gminna, czyli plotki usłyszane od najstarszych mieszkańców brzmiącej, mówią, że funkcjonujące tutaj schronisko zaopatrywane było bezpośrednio przez tragarza, który najmował się i zaopatrywał, praktycznie mówiąc, trzy schroniska, które znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie, czyli to, które na Gomulniku. Oczywiście nie w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest platforma widokowa. Za chwilę pokażemy to miejsce. Kolejne schronisko na Przełęczy, tak zwana chata wuja Tama. No i trzecie po drodze na Rogowie. Oczywiście ten schronisko, które tutaj było na Gomulniku, od starej nazwy Gomulnika Schindelberg nosiło nazwę Schindelberg-Baude. To jeżeli chodzi o tyle, o lokację. Widoki, no dzisiaj jest troszeczkę pod słońce, bo świeżo po wschodzie słońca. Mam nadzieję, że w załączniku będziecie mogli sobie podglądnąć, jak wyglądał ten wschód. Zdjęcia robione były bezpośrednio komórką, ale też i przy użyciu aparatu, z którego w tej chwili kręcę. Pewnie może coś z tego się urodzi. W tej chwili lecę na kompletnym żywiole. To jest tylko i wyłącznie materiał próbny. Jeżeli gdziekolwiek trafi, to miejcie dużą dozę wyrozumiałości dla mnie, że troszeczkę się plączę. Zrobimy małe ujęcie na Rogowiec. Tutaj skierujemy w tej chwili kamerkę na Rogowiec, który jest na wprost. Pozwólcie, że paluchem wam pokażę. To jest Rogowiec, obok Jeleniec, na którym kiedyś istniała wieża widokowa. W oddali mamy też Borową. Sorry, że tak paluchem, ale tu jest Borowa. Nie będę żadnych animacji dokładał. Tutaj mamy zasąd Rybnicki Grzbiet. No i dalej już Grzmiąca. No i tak jak mówiłem, widoczek jest średni, ponieważ jest prosto pod słońce, no i niewiele z tego będzie widać. Dobra, zwijam klamoty, lecę dalej dokręcić coś. No, dokręcam kawałeczek materiału, to jest ujęcie na Jeleniec. Na prawo pojawia się Rogowiec, krzyż upamiętniający Dni Młodzieży organizowane w Głuszyce w latach 90. Chciałem od razu podziękować przy okazji Władkowi Palaskowi za zaufanie, jakim mnie obdarzył i oddał swoją kangurkę z lat 70. jeszcze. Oryginalna plakietka klubu PTTK numer 100 z Głuszycy z lat 70. Te odznaki, które są tutaj, no to nie moje. Oczywiście Władek je zdobył na różnego rodzaju imprezach. Postaram je pokazać, te imprezy, na których można było zdobywać takie odznaki. Obiecałem, że kangurka wróci na szlak. Staram się dotrzymywać słowa. Dzięki za zaufanie. Pewnie będzie służyła jeszcze przez parę lat. Może nie zawsze i nie wszędzie, ale jak najczęściej będę zabierał ją z sobą. Dzięki. Do zobaczyska. No właśnie przysiadłem sobie na fundamentach starego schronu narciarskiego chata wuja Toma. Niemiecka nazwa Onkel Tom Hütte. Prawdopodobnie nawiązanie do amerykańskiej książki o tym samym tytule, czyli chata wuja Toma. Było to jedno z popularniejszych schronisk. No, wystarczy tyle, że jesteśmy na przełęczy między Gomulnikiem a Rogowcem i ci, którzy wędrowali między tymi schroniskami, zatrzymywali się w jednym, drugim, trzecim. Jeszcze funkcjonowało w latach 30. na pewno. Na przebitkach zobaczycie zdjęcia. Czy przetrwało II wojnę światową i co stało się
z tym schroniskiem. Na razie nie wiem, czy funkcjonowało, czy istniało jeszcze po II wojnie światowej, też tego nie wiadomo. Najstarsi górale, czyli mieszkańcy Grzmiącej, nie udało mi się z nimi od nich dowiedzieć, czy to funkcjonowało, czy nie. W każdym razie być może przy tym ruchu, który w tej chwili jest na Gomulnik, to miejsce odżyje i obecni właściciele może zdecydują się, żeby postawić przynajmniej sezonowo tutaj jakiś, może nawet skromnego food trucka. To tyle, idę dalej. Zwiedzamy bezpośrednie sąsiedztwo Gomulnika, Rogowca. Postaram się jeszcze za chwilę wam pokazać miejsce, w którym istniało schronisko Hornschlossbaude. Schronisko Hornschlossbaude znajdowało się w miejscu, gdzie dzisiaj krzyżują się szlaki czarny rowerowy, czarny pieszy, czerwony, zielony rowerowy. To jest to dokładnie miejsce, tam gdzie stoi słup z kierunkowskazami. Naturalne miejsce na schronisko. Z jednej strony podejście od Grzmiącej i od Przełęczy pod Gomulnikiem. Dojście do zamku Rogowiec, do Skalnej Bramy. W tamtą stronę kierunek na Andrzejówkę. Funkcjonowało długie lata. Nawet wierszem reklamowano. Na razie nie udało mi się rozczytać tekstu, który znajduje się na starej pocztówce, na tablicy stojącej tutaj w tym miejscu. Tak samo jak schronisko na Gomulniku posiadało ręcznie napędzaną, a właściwie ręczno-nożnie napędzana karuzela. Pewnie miała zabawiać gości i zatrzymać ich na dłużej. Proste posiłki, tak samo pewnie zaopatrywana w miarę możliwości w świeże piwo w owym czasie. W tym miejscu coś powstanie. Na razie są to tereny Lasów Państwowych. Może wraz z rozwojem turystyki, reaktywacją tej turystyki w tym terenie, pojawi się tutaj jakiś obiekt mały, czasowy, może jakiś schron, może jakaś wiata, w której może można przycupnąć, chociaż właściwie za niedaleki kawałek znajduje się zamek Rogowy. Skalna Brama, nazywana też Jelenią Bramą, to oczywiście obowiązkowy punkt, żeby się zatrzymać. Tablica ufundowana przez Wałbrzyski Oddział PTTK pamięci tych, którzy wędrowali po górach, zostali w górach albo odeszli już na wieczną wędrówkę. Miejsce, które otwiera tak na dobrą sprawę zamek Rogowiec przed nami. Być może tędy prowadziła jedna z dróg zaopatrzenia. Było miejsce jakiejś bramy, jakiegoś punktu kontrolnego. To, na czym siedzę, to relikty wieży zamkowej. Wiedzają biegacze zawodniczo czy zdrowotnościowo? Dla siebie czy na zawody? Nagrywa się? No, to nagrywa. Może was nie będzie widać, bo wczoraj tutaj były zawody na orientację, dlatego pytam, czy przypadkiem nie zabłądziliście i was dopiero dzisiaj odnalazłem.